Pokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. W dzisiejszym odcinku ja wgrać nowy firmware do radia PMR171. W odcinku ujrzycie dwie sztuki tego transceivera. Ta sztuka będzie nieruszana, posłuży do podglądu efektów. Osobiście liczę na naprawę kilku błędów wieku dziecięcego tego radia. Między innymi problem z modulacją. O tak się objawia. Posłuchajcie. Konkretnie chodzi o przerwy w modulacji podczas nadawania. Mój testowy komunikat jest ciągły, a jednak radio tnie modulację. Widać to na powiększeniu. Tu mamy pierwszą przerwę, tutaj drugą, a tu trzecią. Tak to wygląda na histogramie. Przewińcie sobie kilka sekund, by jeszcze raz usłyszeć tę przerwę. Przez ten błąd w radiu nie zawsze jestem dobrze odbierany przez inne stacje i liczę, że po upływie 6 miesięcy producent naprawił już tą przypadłość. Granie nowego firmware'a do transceivera jest banalne. W dalszej części filmu pokażę, gdzie pobrać oficjalną aktualizację do radia oraz czy przyniosła efekt. Ale skracając dłuższą historię do krótkiej, wystarczy nam zwykły pendrive z jednym plikiem od producenta. Ja obecnie mam stan radia prosto z fabryki. To jest hardware wersji 4, software wersji 3.4.2. I to właśnie soft będzie podmieniany. Wiadomo, nowy soft, bardziej rozwinięte oprogramowanie, mniej błędów, nawet tych dziecinnych z zawieszaniem się urządzenia podczas pracy. No to aby wpiąć pendrive'a z tyłu radia, musimy odpiąć naszą baterię i połączyć ją kablem zasilającym. Najprościej użyć tego, który dostaliśmy w pudełku przy zakupie nowego transceivera. Pendrive'a z nowym firmware'em wkładamy z tyłu do gniazda USB, a ono znajduje się tuż przy gnieździe do zasilania zewnętrznego. Na pewno znajdziecie, jest tylko jedno. Następnie odpalamy radio, które swojej mądrości wykryło dysk USB. Pewno chodzi o naszego pendrive'a, znalazło specyficzną nazwę pliku i postanowiło od razu wymazać soft, by następnie wgrać nowy wprost z naszego pliku. Kiedy wszystko szczęśliwie się skończy, radio rzuci komunikatem, by wyjąć naszego pendrive'a. Ja pełen radości na nowe feature'y i ufny programistom, którzy z pewnością nie próżnowali i naprawili choroby radia wieku dziecięcego, posłusznie wyjmuję pendrive'a. Następnie pełen obaw, choć i pełen dreszczyku emocji. Sprawdzam, czy się uruchamia, by potem sprawdzić, czy faktycznie wersja softu uległa zmianie. No i faktycznie, soft nowszy, a mało tego, dostałem nawet gratis jakiś stempelek po chińsku, którego znaczenia i funkcji nie do końca rozumiem. Być może ma on związek z trzecim plenum Komunistycznej Partii Chin i postulatu rozwoju technologii, ale czy warto było czekać kilka miesięcy, by soft finalnie się ustabilizował? Odpowiem za chwilę. Na razie, tak jak obiecałem, pokażę, jak pobrać oficjalną aktualizację PMR171 od producenta. No to wchodzimy na stronę whisky.golf.uniform.oscar.hotel.echo.delta.zulu.charlie.oscar.mike. I gdy strona się wczyta, przechodzimy na zakładkę Pobierz. W zakładce Firmware szukamy naszej szczęśliwej PRM-ki 171. Tutaj mamy wersję z fabryki 3.4.2, potem wyszła dwa oczka wyżej, potem 3.4.5, by finalnie skończyć update'y wersji 3.4.6. Jak widzimy, nic więcej nie ma oprócz wersji uciętej na rynek amerykański. No to pobieramy najnowszą wersję, rozpakowujemy archiwum, wchodzimy do naszego katalogu PMR171 i ten pliczek znajdujący się w środku trzeba przegrać na pendrive'a. Oto cała filozofia. Najnowsza wersja softu do PMR171 jest 2 stycznia tego roku. U mnie upalne lato, czyli 7 miesięcy minęło, więc warto uznać, że wszystkie błędy są już rozwiązane. Więc sprawdźmy, czy było warto aktualizować soft. No nie warto. Mam nadzieję, że zaoszczędziliście trochę czasu oglądając ten film. Ja przynajmniej różnicy nie widzę, więc po co aktualizować? Jeszcze tego nie wiem i zostanę na chwilę obecną z pytaniem, po co mi auto, które nie jeździ, lub transceiver, który nieczytelnie nadaje. Prześlijcie film gdzie się da, może ilość wyświetleń wpłynie na producenta. Obecnie opinie do tego radia wśród jego użytkowników są kiepskie.
głównie przez brak wsparcia serwisowego i braku rozwiązania problemu z modulacją na falach krótkich. Być może 7 miesięcy od ostatniego softu każe stwierdzić, że nie da się tego naprawić softem i konieczna jest ingerencja w hardware radia. I może z tego wynikają ostatnie przeceny tego radia. Spytam się o to producenta. Ciekaw jestem, co odpiszą. Tymczasem dziękuję za lajki i komentarze i do usłyszenia na pasmach. Życzę wszystkim czytelnych korespondentów. Może nie traficie na mnie.